Halo, halo, gryzor w pas się kłania. Witam wszystkich wilków morskich zainteresowanych rozgrywkami bitew morskich w grze World of Warships. Dzisiaj chciałbym wam pokazać mój nowy nabytek z 5 tieru. Jest to krążownik, no średni krążownik Omaha, krążownik amerykański. I muszę kilka słów wyjaśnienia na samym początku dodać. Otóż w momencie, kiedy zakupiłem ten krążownik po raz pierwszy, taki na czysto, bez żadnych upgrade'ów, no to w porównaniu do Phoenixa, do którego jest bardzo podobny, no byłem lekko zawiedziony. W momencie, kiedy kupujemy taki goły krążownik tylko za punkty doświadczenia, gołą taką omachę, dostajemy o wiele słabszy, o wiele mniej zwrotny i o wiele mniej opancerzony przede wszystkim krążownik, który no powoduje ten właśnie element rozczarowania. Ale w momencie, kiedy już go trochę zupgrade'ujemy, tak jak ja go mam teraz już troszeczkę boostniętego w tej chwili, no to wydaje się całkiem sensownym rozwiązaniem i jest swego rodzaju hybrydą, ponieważ na swoim pokładzie, oprócz tego, że ma właśnie tutaj, w tej chwili go wyślę do akcji, samolot zwiadowczy wystrzeliwany z burty, to ma jeszcze 4 potrójne wyrzutnie torped, co bardzo wzmacnia jego siłę w walce przede wszystkim z pancernikami czy też zniszczycielami, chociaż zniszczycielami nie próbowałbym tutaj startować, bo jesteśmy bardzo łatwi w wymanewrowaniu, a na bliski zasięg niestety nie uda się nam nic zdziałać przeciwko zwinnym, szybkim i co najważniejsze rzucającym masę torped przeciwnikom w niszczycielach. No ale cóż, zobaczmy. Tutaj idę z Kumą. Kuma to jest dosyć, to jest 5 tier bodajże. Idziemy tutaj przez ten przesmyk. To jest jedno z ulubionych miejsc do tak zwanego kampienia i nie wiem, czy tutaj czasami sobie nie przystopować, bo ja często idę na Rambo, a potem okazuje się, że niestety nie było to zbyt dobre rozwiązanie. W tej chwili mój samolot, tam widzicie, ogarnia troszeczkę. Niszczyciel wpuszcza tu już torpedy do wody, czyli coś wie, czego ja jeszcze, o czym ja jeszcze nie wiem. Co istotne, nie rzuca mi tych torped pod nogi, to jest bardzo ważne. Ja też rzucę może kilka torped. Może akurat coś uda się zmajstrować. Tylko że kurczę, czy ja storpeduję swojego? Nie, no koleś, ogarnij się troszeczkę. No. Bo już myślałem, że będę miał na końcu, na sumieniu życie swojego kolegi z zespołu, ale nie. Tam gdzieś Kongo w oddali, za wyspami. Gdzieś tu musi ktoś jeszcze pływać, ktoś o kim my nie wiemy jeszcze na chwilę obecną i zaraz się pewnie o tym przekonamy. Dobra, punkt A powinniśmy zacząć przejmować za chwilę. Tutaj idzie Kongo. Idzie Kongo. Idą dwa Kongo, czyli tutaj mógłbym z nimi się troszeczkę postrzelać na taką odległość. I tutaj jest jeszcze... Jest jakiś niszczyciel tutaj za... Tutaj za winklem się schował, dlatego też... Także widzicie. Oj kurczę, wysunąłem się tutaj pięknie temu Kongu, ale on nie walczy z nami, tylko walczy z kimś innym w tej chwili. Także na tą odległość może go troszeczkę potraktuję właśnie. Są dwa Kongo. Tam jest Miyogi. Kurczę, no nie wiem właśnie, kogo się zdecydować. Czy walić w tego Kongo w tej chwili? Czy on do mnie strzela? O tak, do mnie strzela. Do mnie strzela Kongo. Jeżeli drugi się we mnie wstrzela też, to będzie już po mnie. Muszę powiedzieć. Ale mam też siłę ognia odpowiednią, żeby troszeczkę mu napsuć szyków. Szczególnie jeżeli uda mi się trafić w jakiś newralgiczny punkt tego okrętu.
No, takie bicie za 3000, za 300 punktów to jest nic oczywiście. Ładnie się tu burtką wystawia do mnie w tej chwili nasz kolega Kongo. I chyba nawet nie mierzy w tej chwili do mnie, już się mną nawet nie zajmuje w tej chwili. Co dziwne. Nie wiem, co on wyprawia. Our team has taken the lead. No tak, on ma mnie w dupie, bo ja mu nic nie jestem w stanie zrobić, ale gdybym go dopadł... No zbombardujemy sobie tego Kongo troszeczkę. Zaraz mi wycedzi tutaj. Szybko R. Za blisko nie będziemy do niego podchodzić, ale wrzućmy trochę torped do wody. O, tak właśnie, tak to jest, jak się zaczepia Kongo. Nie przeżyję chyba tego starcia z tym Kongo. Dobra. Gdzie są moi pomocnicy? No, chciałem zjechać to Kongo, myślałem, że się uda. Ale chyba się jednak nie uda. Nie, takie wymiana z Kongo to jest omacha. Z Kongo nie ma najmniejszych szans. Wszystko jest critically damage w tej chwili już. 24 sekundy na naprawę i to jest nasz koniec. Chociaż tam go bije, widzicie. Nie no, spalę się niestety. No, chciałem dobrze, ale nie wyszło. Troszeczkę. Tutaj widzicie, wrzucę sobie kilka torped do wody, ale one już nic absolutnie tutaj nie zmienią. 4 sekundy do naprawy. Ostatni strzał. Tak właśnie. Tak właśnie kończy. Omaha w starciu z Kongo. No cóż, to taki może być filmik dobry też poglądowy na to, co może Omaha, a co może Kongo. No niestety nie udało się, ale troszeczkę mu nadszarpnąłem. 80 trafień, co prawda bardzo słabych, ale Kongo tego nawet nie poczuł. Nawet połowy mu nie zjechałem. No gdyby ten, chociażby ten Miyagi, który tam gdzieś się kręcił, dołączyłby do nas, byłoby o wiele fajniej, ale cóż, no nie wyszło. Następnym razem będzie lepiej. Dzięki bardzo, cześć.